Neosędzia. Wielu z Was się pewnie zastanawia, co to właściwie znaczy i jak to jest możliwe, że dwóch profesorów prawa mówi na temat dokładnie tego samego przepisu, coś odwrotnego. W tym filmie spróbuję to wszystko wytłumaczyć. Myślę, że warto choć poznać te argumenty, dlatego że Polska, jakby nie patrzeć, nasz wspólny dom. Sypie się właśnie jak domek z kart, mimo że wielu z nas może tego jeszcze nie czuć. Ponieważ żadne państwo nie istnieje bez stabilności prawa, bez prawomocnych wyroków, szczególnie w sprawach cywilnych. Wyjaśnię to na przykładzie. Zainwestowałeś całe oszczędności swojej rodziny oraz 20 lat swojego życia w budowę firmy. Ona prosperuje na konkretnych nieruchomościach. Sprzęt został zakupiony na kredytach w bankach, a wszystko jest twoją współwłasnością z żoną. Gwarancją tego, że twój życiowy dorobek nie zostanie zmarnowany, jest to, że sąd, który potwierdził, że to są twoje nieruchomości w księdze wieczystej, jest sądem, a nie neosądem. Po drugie, że umowa z bankiem na kredytowanie twojego sprzętu jest umową, a nie, że strony mogą się z tego wycofać na zasadzie wydzimisię. Kolejną kluczową gwarancją jest to, że nikt bezkarnie nie może napaść na twój dorobek i od tego państwo musi mieć właściwie powołaną prokuraturę, a nie neoprokuraturę. A jeśli ktoś będzie chciał cię oszukać, to masz pewność procesu i prawomocnego wyroku, a nie tego, że nigdy nie wiadomo, kiedy wyrok jest prawomocny. Wreszcie, że małżeństwo jest ważne i że istnieją określone zasady rozwodu, a nie, że żona czy mąż odpowiednio na wydzimisię wycofuje sobie swój podpis. Wreszcie, jeżeli będzie się toczył spór prawny z konkurentem, to istnieje jasna hierarchia źródeł prawa, to znaczy ty wiesz, co jest ważniejsze? Ustawa, uchwała, rozporządzenie? A na końcu, jeśli nie daj, twoim konkurentem zapragnie być, dajmy na to, syn rządzącego polityka, masz pewność, że jest trójpodział władzy. I jeśli wejdziecie w spór prawny, to jest niezawisły sędzia, który na przykład nie składał przed ojcem twojego konkurenta samokrytyki czy czynnego żalu. Bez tej gwarancji nie ma równych zasad i tylko szaleniec będzie podejmował się ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej czy inwestowania w naszym kraju. Niestety wszystkie wyżej opisane zasady jako pryncypia zostały w Polsce naruszone. Dodajmy w Polsce jako jedynym państwie świata zachodniego. Tylko u nas mamy neosędziów, neoprokuratorów, regularnie podważa się już prawomocne wyroki, przestała obowiązywać zapisana w konstytucji hierarchia źródeł prawa. Uchwała jest wyżej niż ustawa, władza wybiera sobie, które wyroki sądów ich obowiązują, bo zacytujmy, niektóre ich zdaniem nie spełniają kryteriów doniosłości. To ekipa Tuska wprowadziła coś takiego. Wyrok się nie podoba? To nie będziemy wykonywać, bo nie jest wystarczająco doniosły. Wyobrażacie sobie państwo, gdyby ktokolwiek z państwa przegrał sprawę w sądzie, żeby dokładnie powiedzieć, ja nie będę wykonywał tego wyroku. Wyrok nie jest wystarczająco doniosły. A tak zrobił Tusk i Sienkiewicz. A ostatnio nawet Tusk wycofał swój podpis, który został już opublikowany w Monitorze Polskim. Tego nikt nigdy nie zrobił. Nie tylko w Polsce. Nawet pełnej chaosu II Rzeczpospolitej, ale nawet w całej Europie. Wielu z Was pewnie zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. I tego dylematu nie da się zrozumieć bez znajomości historii. I odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze pytanie. Czy uważasz, że kolejne pokolenia Polaków z ambicjami, ma stosować się do umowy komunistów z częścią Solidarności? Że ci pierwsi zgodzą się na powstanie III RP, ale w zamian komuniści dostali dożywotnie złote akcje w jednej z trzech władz w kraju. Dożywotnie akcje, które mają prawo sobie przekazywać komu chcą bez względu na to, co wybiorą Polacy. I pytanie drugie. Czy uważasz, że polska kultura jest gorsza od niemieckiej i innych zachodnich i w związku z tym nam wolno mniej? A myślisz, że tak postawione pytanie to przesada? To posłuchaj tych faktów. Starszym nie trzeba tego tłumaczyć, czym jest III RP, czyli państwo, w którym mieszkamy. Ale wielu młodszym trzeba już niestety to robić. Po II wojnie światowej Polska trafiła pod wpływy rosyjskie. Oni od razu wymordowali większość patriotycznych prawników, która przeżyła wojnę i nie chciała im służyć, a reszta po prostu uciekła. I według spisu powszechnego w 1946 roku w Polsce mieszkało tylko 1,8% osób z wyższym wykształceniem. Do tego zniszczono polskie ziemiaństwo, które było bastionem polskich elit i czymś wyjątkowym w skali Europy. Widać to najlepiej w panu Tadeuszu. Kim dla całego dworu jest pan sędzia? Naturalnym depozytariuszem tradycji i polskości. Dlatego komuniści celowo zlikwidowali ponad 10 tysięcy majątków ziemskich, a elity oderwane od ziemi i swojego środowiska przestały nimi w wielu miejscach po prostu być. Do dziś widać, jak przesiedlenia i oderwanie polskich elit od swoich dworków wpływa na nasze życie. Jak zobaczy się wyniki wyborów, to one niemalże pokrywają się z mapą Polski z czasów zaborów. W takim na przykład Nowosądeckim, gdzie polskość przetrwała wiele pokoleń,
W tym samym miejscu od setek lat mieszkają te same polskie rodziny. Jest najwięcej najbogatszych Polaków. Są też jedne z najlepszych wyników matur. Największe bezpieczeństwo i najwyższy wynik PiS-u. Dla porównania Platforma ma najlepsze wyniki w Gdańsku i okolicach. Historia po prostu do dziś ma wpływ na wszystko, co dzieje się w Polsce. Komuniści więc od 1945 roku ustawili wszystkich swoich ludzi w wymiarze sprawiedliwości. A ponieważ brakowało im ludzi, którzy chcieli im służyć, to dobierali sobie najgorszy element i wysyłali na 6-tygodniowe szkółki i tacy ludzie zostawali sędziami, którzy potem skazywali na śmierć największych polskich patriotów. Wszystkie uczelnie prawnicze i zawody były ich i w 1989 roku dogadali się, że warunkiem przejścia z komunizmu na kapitalizm i stworzenie III RP będzie to, że komuniści zachowają trzecią władzę plus, to znaczy władzę sędziowską plus władzę w wymiarze sprawiedliwości. Niby po to, aby mieli gwarancję, że nikt się na nich nie będzie mścił. Wtedy padło słynne zdanie Strzembosza, że sędziów, zbrodniarzy służących Rosji nie trzeba oczyszczać, bo zacytujmy, środowisko samo się oczyści. Koniec cytatu. Oczywiście to nigdy nie nastąpiło, a Polska została jedynym państwem bloku postkomunistycznego, gdzie nie było żadnego rozliczenia. Oni jednak nie tylko zachowali swój status, dostali też specjalne złote akcje w III RP, czyli trzecią władzę sądowniczą. Czyli gdyby porównać państwo do firmy, dostali bezprawnie 33% akcji władzy. A nawet więcej, ponieważ dostali możliwość decydowania, komu te akcje przekażą. Dlatego, że o tym, kto zostaje sędzią i awansuje w hierarchii sądowniczej, decydowała KRS. A otóż pierwsza KRS z 1990 roku składała się z 15 na 25 członków PZPR-u oraz satelit, w tym 10 sędziów, w tym z wielu sędziów wskazujących opozycjonistów w stanie wojennym. Początek działalności tego KRS związany był z debatą, czy i jak weryfikować sędziów komunistycznych. Wówczas KRS w uchwale stwierdziła, zacytujmy, w związku z faktem, że niezawisłość sędziowska i nieusuwalność sędziego są naczelną regułą ustrojową, nie do przyjęcia są koncepcje przeprowadzenia weryfikacji w środowisku sędziowskim metodami dyscyplinarnymi czy administracyjnymi. Nieusuwalność sędziego stanowi zasadniczą gwarancję niezawisłości i wprowadzona została na powszechne społeczne żądanie. Koniec cytatu. Tak sformułowane przez komunistycznych sędziów stanowisko co do ich statusu zostało w III RP uznane. A co gorsza, ich właśnie sędziowie wybierali kolejnych sędziów, a ich inni koledzy tych sędziów do KRS kolejnych kadencji. Po uchwaleniu konstytucji z 1997 roku pilotowanej przez postkomunistów zagwarantowali sobie, że znów 15 z 25 miejsc będzie również należało tylko do sędziów, których będzie można wybierać tylko spośród bardzo wąskiej grupy sędziów najwyższych szczebli, które mieli opanowane. W ten sposób stworzyli idealny układ zamknięty. Niby według konstytucji każda władza, w tym sądownicza, musi pochodzić od ludzi. Ale sędziowie tym wytrychem zachowali sobie swoje przywileje. Więc my szliśmy do władzy z programem, który poparło większość Polaków, żeby te nielegalne złote akcje zabrać staremu układowi i dalej tych 15 sędziów KRS będzie wybieranych, jednak nie sami siebie, ale przez Sejm, który jest wybierany przez ludzi, którzy w ten sposób będą mieli choć pośredni wpływ na trzecią władzę, jak to jest w innych państwach Europy, na przykład Niemczech czy Hiszpanii. Układ jednak zaczął się bronić. Nie tylko dlatego, że poczuł, że ktoś realnie zabiera im fragment demokracji, który nielegalnie sobie przywłaszczyli, ale też dlatego, że pierwszy raz ich przekręty mogą być rozliczane, jak nie będą mieli swoich sędziów. A myślicie, że przesadzam? Przypomnijmy sobie przypadkowo nagranego szefa klubu PO, który mówił, że wie, że sędziowie nic im nie zrobią. Posłuchajcie. Sądy dzisiaj w Polsce, ci gwarantuję, nie dotrzymą żadnej sprawy przed wyborami. Żadnej. Przez rok nie zrobią k***a nic. Będą prowadzić sprawy i k***a. Na to nałożył się jeszcze spór w Europie o tak zwane pierwszeństwo prawa europejskiego przed krajowym prawem. Zasady, której nigdzie nie ma w traktatach, ale silniejsze państwa ją forsowały, aby podporządkować sobie słabsze. Na zasadzie mamy jakiś interes do uchwalenia, to teraz, jak nasze prawo będzie ważniejsze, to wymusimy, co chcemy na słabszych. I tak stało się z ETS, za który najwięcej zapłaciła Polska, mimo że zrobiono to poza traktatami, ponieważ wszystkie przepisy, które wpływają na miks energetyczny, a ETS w sposób oczywisty wpływa, muszą być według traktatu uchwalane jednomyślnie. Jednak wiedzieli, że my będziemy protestowali, więc prawem kadłuka uchwalili je większością kwalifikowaną, przyjmując, że ETS nie wpływa na miks energetyczny państw. A co to jest miks energetyczny? To jest skład procentowy źródeł energii w danym państwie, więc ciekawe, jak niby ETS,
który niszczy jedne źródło energii, węgiel, i preferuje inne, OZE, nie wpływa na miks energetyczny, w którym jest węgiel i OZE. Więc Unia Europejska nie ma wstydu w forsowaniu głupot, które, jak Państwo widzicie, urągają ludzkiej logice. Pokazuje jednak na tym przykładzie, jak ważny jest spór o pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej. Nie istnieje żadna uniwersalna zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. I wiecie o tym dobrze, że nie ma jej w traktatach. A jak jest, to bardzo proszę ją pokazać. Ale za to jest tam inna zasada. Jest tam zasada przyznania. Pozwólcie, że wszystkim przypomnę na tej sali. Mianowicie jest to artykuł 5 traktatu, który mówi, po pierwsze, przeczytam, granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. Co tu jest niejasne, pytam. Co tu jest niejasne? Co więcej, Unia Europejska nie posiada uprawnień do określania własnych kompetencji. Więc to państwa członkowskie mają wyłączną kompetencję w tym zakresie. Zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej wymyślili sobie sędziowie w TSUE w orzecznictwie. Jednak po pierwsze, nie można prawem wtórnym zastąpić prawa pierwotnego. Jeżeli pan jest specjalistą, to rozumiem, pan o tym wie. A po drugie, jeżeli orzeczenia są sprzeczne z traktatem, to mam nadzieję, że wszyscy państwo tutaj rozumieją, że żyjemy w demokracji, a nie w sędziokracji. Elity we wspólnocie od razu, kiedy zobaczyły spór w Polsce o wpływy w trzeciej władzy, to jest w sądownictwie, doszły do wniosku, że łatwo mogą zdobyć sobie wpływ w ważnym kraju, więc mocno stanęły za rokoszem sędziowskim. A rokosz w zamian za to forsuje w Polsce to, co dla nich najważniejsze. To znaczy pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej, czyli zasadę, której nie ma w traktatach, a na której najbardziej do tej pory finansowo straciła Polska poprzez forsowanie Zielonego Ładu i tego całego ETS-u, za który najwięcej płaci nasz kraj jako państwo węglowe. A ci tak zwani neosędziowie, zazwyczaj bez żadnych zaszłości historycznych, w dużej mierze młodzi patrioci lub wyjątkowi prawnicy, którzy stali na stanowisku, że to polska konstytucja, zresztą zgodnie z jej zapisami, jest wyżej niż prawo europejskie. Mówi o tym wprost artykuł 8 ustawy zasadniczej. Przeczytajmy. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. A co tu jest niejasne? Więc jeśli słyszycie neosędzia, to najprawdopodobniej to dobry człowiek i prawnik, który jest bity za przywiązanie i wiarę w suwerenność Polski. Jest ofiarą nagonki mediów pilnujących postkomunistycznego układu, nielegalnej złotej akcji będącej dzieckiem zgniłego systemu, który powstał na sowieckich fundamentach. Czy nie dziwi cię, że ludzie, którzy zostali powołani przez Komitet Sowiecki Jaruzelskiego, są sędziami, a ci powołani przez wybranego przez Polaków prezydenta Dudę, a nie Sowietów Jaruzelskiego, mają być neosędziami? W ten sposób uznajemy, że decyzje sowieckich władz są więcej warte niż nasze decyzje, niepodległych Polaków. Więc jeśli słyszysz neosędzia, dodaj mu otuchy. To znaczy, że to polski sędzia, którego trzeba bronić przed zamordystami postsowieckiego układu. I dla uczciwości muszę dodać, że wśród starszych sędziów znalazło się też wielu przyzwoitych, którzy bronią niezawisłości sędziowskiej i wiedzą, że ten podział na neo to próba zniszczenia Polski. Jeden z największych krytyków PiS, konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski. W prawie pojęcie neosędzia czy pojęcie paleosędzia to są pojęcia o charakterze politycznym, publicystycznym i posługiwanie się tymi konstrukcjami i tymi pojęciami przyczynia się do destrukcji państwa prawnego. Więc wróćmy do pytania, które postawiłem. Czy uważasz, że kolejne pokolenia Polaków, Polaków z ambicjami, ma stosować się do umowy komunistów z częścią Solidarności, że ci pierwsi zgodzą się na powstanie III RP, ale w zamian komuniści dostali dożywotnie złote akcje w jednej z trzech władz w kraju. Dożywotnie akcje, które mają prawo sobie przekazywać komu chcą, bez względu na to, co wy zdecydujecie. To znaczy, co zdecydują Polacy. Jeżeli twoja odpowiedź to nie, to znaczy, że wierzysz w silną Polskę. A teraz drugie pytanie. Czy uważasz, że polska kultura jest gorsza od niemieckiej i innych zachodnich i w związku z tym nam wolno mniej? Dlaczego je stawiam? Ponieważ polski system powoływania sędziów jest dokładnie taki sam jak w Hiszpanii i niemal identyczny jak w Niemczech. Tam też parlamenty wybierają swoich przedstawicieli do rad sądownictwa, która decyduje o awansach sędziowskich. Unia Europejska, widząc ten problem, przyjęła jednak interpretację, że może i systemy w Polsce i Niemczech i innych państwach są takie same, ale Polska reprezentuje niższą kulturę.
Tak, proszę państwa, niższą kulturę. Powtarzają te głupoty za Komisją Wenecką. Sami posłuchajcie. I have question to the president of the Venice Commission. As you know, the most important accusation against Poland is the politicized system of appointed of judges. So judicial council is appointed by 3/5 of parliament. And every time I answer that this is exactly the same like in the other countries, like Spain, like Germany, I had reference to the Venice Commission. In almost all documents in European Parliament, reference to the Venice Commission. For instance, in the report from 2007 on page 4, I quote, "They may be a mixture of appointment by the head of the state and appointment by the government, politicize the system, for instance, Netherlands, Germany, but this method may function in the system of settled judicial tradition, but its introduction is in new democracies would clearly raise concerns. And my question is, do you think that the Poland is the new democracy? And do you know history of Europe, President? And secondly, in the report from 2019, in the page 14, Venice Commission report, we can find I quote, in some older democracies, system exists in which the executive power has a strong influence on the judicial appointments. Such may work well in practice and allow for independent judiciary because the executive is reinstated by the legal culture and traditions which have grown over the long time. And could you, President, indicate which specific tradition in Germany is better than in Poland? Thank you. And then there's another point that I'd like to comment on in response to what we've heard. And so this question was raised, I think, by a Polish member of parliament. They cited one of our reports about democracy. Now, this is some wording that has been used in the past. We don't use it anymore. When I said this in my introduction, in the Venice Commission, we try, because we think this is important when it comes to looking at rule of law. So perhaps we criticize a text, we analyze it, but we try to make sure that we've got a holistic approach to these reforms that would be recommended. So one measure, which would be very important, would be to say that this needs to be put into a broader context so that you could maybe have a broader criticism or assessment, but so you could perhaps also trigger responses that are more satisfactory. And we heard people call for a stronger role of parliaments. And I just remind you that what I said at the start is that for us, it's very important to make sure that the powers are separate. And this is very important in a country that respects the rule of law. And I think that this is actually where you have the key for democracy and the key to making sure that democracy works well. I don't want to get into lots more details. I hope our reports can answer all of your different questions. Thank you very much, Jim. Więc jeszcze raz zadaję Ci, Polaku, pytanie. Czy uważasz, że polska kultura jest gorsza od niemieckiej i innych zachodnich i w związku z tym nam, Polakom, wolno mniej? Ponieważ jeżeli Twoja odpowiedź to nie, to w związku z tym nie ma żadnych neosędziów. A to, co robi Tusk z postkomunistami i układem III RP, jest uderzeniem w Twoją ojczyznę, czyli tak naprawdę w Ciebie. Tusk i jego media mówią Ci, reprezentujesz niższą kulturę niż Niemcy i jeszcze masz walczyć z wszystkimi neoludźmi, którzy mają inne zdanie. Nie pozwól na to. System sowiecki ani system niemiecki nie jest lepszy od polskich sędziów wybranych przez polskie władze. Jeśli będziesz wspierał w tym Tuska, to znaczy, że wspierasz zniszczenie systemu prawnego Polski. Neosędziowie to już ponad 30% wszystkich sędziów, co znaczy, że praktycznie każda sprawa, która przeszła przez kilka instancji w ostatnich latach, przeszła przez ich decyzję. Jeśli ich wyroków nie ma, to znaczy, że nie ma systemu prawnego Polski, a to oznacza, że nie ma Polski. A tego dokładnie chcą Niemcy. Rosja zawsze chciała zaprowadzić u nas swój porządek, a Niemcy po swoich doświadczeniach
są już mądrzejsi i jedyne, o czym marzą, to to, aby w Polsce był nieporządek. Aby był bałagan prawny. Dla nich neopaństwo bez prawomocnych wyroków z neosędziami, bez dużych inwestycji to wszystko, o czym marzą. I to zapewnia im Tusk. To on wymyślił neosędziów. Nikomu przed nim do głowy nie przyszło, aby kwestionować status sędziego powołanego przez demokratycznie wybranego prezydenta. I jeszcze jedno. Kiedy słyszysz, że może i rzeczywiście tam jaki może mieć rację, no bo jest bałagan, ale przecież to PiS zaczął. To nieprawda. Bałagan w Trybunale Konstytucyjnym, do którego nieczęsto się odwołują, zaczęła ekipa Tuska. Wybierając sędziów na zapas, powiedzieli, że przegrają wybory. Dziś już nikt tego nie pamięta. I tak, my nie jesteśmy idealni, ale my zmienialiśmy wiele rzeczy, zmieniając prawo. Bo przez prawie dekadę wygrywaliśmy wszystkie wybory. A Tusk ma tylko rząd. Przegrał wybory prezydenckie, więc nie ma tej swobody. I zamiast przekonywać, żeby wybrali jego prezydenta, by mógł zmieniać swobodnie prawo, chociaż to nie oznacza, że będzie mógł robić wszystko, to on działa z premedytacją, łamiąc prawo i nawet tego nie ukrywa. Działa tak, jakby nie było prezydenta, nie było kadencji różnych instytucji, których członków powołaliśmy nie dlatego, że coś uzurpowaliśmy, ale dlatego, że długo sprawowaliśmy z woli Polaków władzę i w tym czasie obowiązkiem tej władzy było powoływanie ludzi do różnych organów, jak kończyły się kadencje, do trybunałów, sądów itd. A Tusk chce to wymazać, więc chce wymazać przeszłe decyzje wasze, decyzje Polaków, czyli chce wymazać wyniki demokracji. Chciałbym zachowywać się przede wszystkim zgodnie z prawem, ale bardzo często stoję przed dylematem, co robić, skoro nie mam narzędzi prawnych, żeby zachować się przyzwoicie, podejmować decyzje, a one będą zawsze gdzieś w jakimś prawnym nawiasie albo próżni. Więc on mówi, że on wie, on chciałby przestrzegać prawa, no ale będzie podejmował decyzje, które będą w próżni albo, jak on to powiedział, w nawiasie prawnym, czyli bezprawne. I dalej mówi tak, zacytujmy, popełnimy czyny, które będą niezgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania. I dalej, będę podejmował decyzje z pełną świadomością, że nie wszystkie będą odpowiadały praworządności z punktu widzenia purystów w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli on przyznaje, że będzie łamał prawo i robi to z premedytacją. Będzie niszczył Polskę i demokrację. Nie pozwól na to. To nasza ojczyzna.